nie był do końca równy, ale to przez to, że no cóż, no składy były trochę nierówne. To no jak było widać, zabrakło oczywiście u nich głównych przyjmujących, Mateusza i Sebastiana, ale to podobno jakiś wirus berliński, bo u nas też Bartek choruje na coś niezidentyfikowanego. No także no, u nas też brakowało paru graczy, u nich też, no ale poziom meczu no, raczej nie powalał. Dosłownie na palcach jednej ręki można wymienić akcje, które mogły się podobać. No ale cóż, dla nas najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty z tak trudnym przeciwnikiem na własnym terenie, bo to też nie zawsze nam wychodziło w tym sezonie, także na pewno się bardzo cieszymy. No i co, teraz mamy tydzień przerwy chyba. Znaczy ja przerwę to już mam parę miesięcy, także już się nawet nie orientuję, jak to tam dalej wygląda, no ale czekamy na kolejnego przeciwnika. Getting MVP for the first time is cool, but I think just winning against Gdańsk, a good team, in 3 is also very cool, and that's like really big for the team. And I was just talking to Murphy, and I know they're missing some guys. We're missing Bartek, you know, and everyone's getting sick. So, but yeah, it's a cool experience, you know, first one in Polish league, and it's exciting for sure. But I'm more excited about the win, and I think obviously like that helps our team. You know, Gdańsk was ahead of us. So I don't know where we sit, but that's a good thing. Można tak stwierdzić, ale uważam, że mimo tego, że mieliśmy ogromne problemy kadrowe, mogliśmy coś więcej zrobić w tym meczu, szczególnie w drugim secie, kiedy prowadziliśmy, mogliśmy dowieść tego drugiego seta, jakby było po jeden, mogłoby być różnie. Nie ma co rozpaczać, że nie było 2 podstawowych zawodników, zmiennicy, którzy byli, zagrali bardzo dobrze. Damian, super zmiana. I tutaj w tych super, i tyle mam do powiedzenia. Ale to można tak mówić, żeby Damian jeszcze parę zagrywek dołożył, jak ja bym lepiej przyjął z 2 piłki, jakby ktoś podbił jeszcze z 2 w obronie, to może rozmawialibyśmy o 3 punktach dla Lotosu. Pierwszy set też mimo prowadzenia RS-owi potrafiliśmy gdzieś w końcówce odrobić tą stratę. No. Szczerze uważam, że nie było to zbyt dobre spotkanie, ani w naszym wykonaniu, ani w wykonaniu RS-owi. Także no, tutaj mogliśmy się podzielić punktami. Yeah, I think taking 3 points right now is really big for us. We had a couple matches that we squandered some points for sure. So we have some make-up work to do, but this helps a lot, yeah. Just okay. I mean, obviously I was hurt for part of it, so that was a bummer for sure. We had some other injuries and like that's tough, but I think just staying positive and just kind of going up from here is important. Ja nie będę wypowiadał się na temat RS-owi. Ja mogę tylko powiedzieć, że my tą rundę naprawdę graliśmy, to była trudna runda dla nas, bo większość meczów graliśmy na wyjeździe. Nie mieliśmy u siebie zbytnie możliwości rozgrywać spotkań, dlatego prawie 80% naszych spotkań pierwszej rundy graliśmy na wyjeździe. Cieszy to, że jesteśmy w pierwszej czwórce. W drugiej rundzie mamy mnóstwo spotkań u siebie przed własną publicznością. Powinno być dużo lepiej. Rehabilitacja przebiega bardzo spokojnie,
polega głównie na relaksowaniu się, masażach, terapii manualnej, rozciąganiu, jakichś tam drobnych ćwiczeniach, naprawdę bardzo statycznych, żeby nie obciążać kręgosłupa. No i co, do końca stycznia tak to będzie wyglądało. Pod koniec stycznia będę miał kolejną konsultację lekarską, która powie mi, czy mogę już zacząć trenować troszkę mocniej z obciążeniami, przepraszam, na siłowni. Wtedy się wszystko okaże. No, wtedy cały luty będzie trzeba ciężko przepracować, żeby wrócić do jako takiej formy, gdyż jak widać troszkę mnie ubyło, niestety. No i co? No i trzeba będzie po prostu wrócić do tego rytmu, od którego już się odzwyczaiłem przez te parę miesięcy. Nie mówię, że jest mi źle, bo całkiem fajnie jest czasem troszkę sobie dłużej odpocząć. No ale oczywiście ten głód siatkówki już się pojawił, także czekam z niecierpliwością, aż będę mógł w końcu podbijać chociaż trochę.